Bo ja do niczego się nie nadaję, mi nic nie wychodzi, nie potrafię, nic nie potrafię. Jestem do niczego, jestem beznadziejny, głupi jestem. Głupia jestem, tak? Dowolnie. Czy wasze dzieci tak czasem mówią? Wiecie, czemu tak jest? Czemu one tak mówią? Ja się nad tym czasem zastanawiam, bo przecież jestem świadomym rodzicem, uczę się, rozwijam, a staram się do nich mówić takim bardziej wspierającym tonem i głosem, no ale jednocześnie przychodzę i mówię, bo ty odrób pracę domową, bo napisz to tak, zrób to inaczej. Instruuję bardzo precyzyjnie, czyli tak jakby na różne sposoby daję znać, że jednak nie wierzę w ich życiowe kompetencje. Nie wierzę w ich w to, że potrafią, że dadzą radę. No właśnie, w jaki sposób my możemy dać dzieciom znać, że w nie wierzymy? Nie tylko mówić, prawda? Bo my często mówimy, tak, tak, wierzę w ciebie, ja wiem, że sobie poradzisz, a potem mówimy, popraw to, zrób to tak, zrób to inaczej. Precyzyjnie mówimy dzieciakom, co mają robić, jak mają robić, co mają myśleć, jak się mają czuć. No to moment, to mówimy jedno, robimy drugie? Pamiętajcie, że dzieci uczą się dużo więcej z tego, co robimy, niż z tego, co mówimy. Jak w takim razie dać dzieciom znać, że w nie wierzymy? Dajcie mi znać w komentarzach, jak wy to robicie, jakie macie swoje sposoby. A ja wam powiem, co jest możliwe w pozytywnej dyscyplinie. Właściwie wszystkie narzędzia w pozytywnej dyscyplinie pomagają dzieciom uwierzyć, że są zdolne i kompetentne. Jak? No na przykład poprzez obowiązki, poprzez angażowanie dzieci w podejmowanie decyzji, w robienie planów, zadawanie im pytań pełnych ciekawości, takie jak obejrzeliście we wcześniejszych filmikach. Ale tutaj mamy taką kartę. Pokazuj, że wierzysz. Dziecko, które widzi, że w nie wierzysz, samo zaczyna w siebie wierzyć i staje się odważniejsze. Zamiast ratować, prawić kazania, albo poprawiać i naprawiać, powiedz, wierzę, że sobie z tym poradzisz. Przykład, wychodzimy z domu. Wychodzimy z domu i się śpieszymy. I mówię, słuchaj, musisz zjeść obiad przed wyjściem na zajęcia. No i słyszę, ale jak ja to mam zrobić? Nie zdążę, nie wyrobię się, nie wiem jak, po co. Poradź sobie. Co możesz zrobić? Ja w tym momencie idę wykręcać samochodem, a ty masz mieć co najmniej ze sobą ten obiad. Wiedziałam, że moje dziecko sobie z tym poradzi. Wiedziałam i troszeczkę postawiłam wyżej poprzeczkę, pokazując, że no tak, jest presja czasu i ja wiem, że sobie z tym dasz radę. Moje dziecko spakowało swój obiad w pudełko, wzięło widelec i zjadło gdzieś tam po drodze, bo nie zdążyło tego zrobić wcześniej. Ale wymyśliło to samo, poradziło sobie z sytuacją. Jakby dzieci potrzebują tego, żeby przed nimi były stawiane wyzwania i potrzebują tego, żeby czasem je, no nie wiem, zostawić z tym problemem, dać znać, że po prostu wiemy, że sobie z tym poradzi i tutaj żadne udawanie, że nie przekona nas do tego, że sobie nie radzi. Tak, bo jest mądry, kompetentny, ma wiedzę, ma umiejętności. Więc zostawmy po prostu tą przestrzeń. Dzieci ćwiczą umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie z rozczarowaniem poprzez doświadczenie. Nazywaj i akceptuj uczucia. Wiem, że jesteś niezadowolony. Na twoim miejscu też bym była. I wierzę, że sobie z tym poradzisz. Bo czasem mamy taką chęć, potrzebę ratować dzieci z trudnych emocji. Bo są rozczarowane tym, że wyłączyliśmy bajkę. Albo rozczarowane tym, że już nie będziemy oglądać tego czy tamtego. Też możemy powiedzieć, ja widzę, że jesteś rozczarowana. Widzę, że rzeczy nie poszły tak, jak ty dokładnie byś sobie życzyła. I wiem, że sobie z tym poradzisz. Bo przecież takie jest życie. Czasem słyszę, że czy pozytywna dyscyplina to nie jest bezstresowe wychowanie, albo czy on jest za bardzo takim kloszem, który nakładamy na dzieci, a potem dzieci sobie z tym w życiu nie poradzą i nie poradzą sobie z tymi prawdziwymi, trudnymi wyzwaniami. Pozytywna dyscyplina jest wymagająca zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka w taki sposób, że pozwalamy dzieciom doświadczyć trudnych emocji, pomagamy im znaleźć ich rozwiązania, czyli możemy powiedzieć, a co ty zrobisz, żeby poczuć się lepiej w sytuacji, kiedy jesteś rozczarowany tym, że mama zabroniła ci oglądać bajki? Co możesz innego zrobić, żeby poczuć się lepiej? I patrzcie, z jednej strony dajemy dzieciom możliwość doświadczenia trudnej emocji, nie zagadujemy, nie wyciągamy na siłę z tej emocji, z tego płaczu, z drugiej strony pokazujemy, że wierzymy, że sobie z tym poradzą, a z trzeciej strony podajemy taką wędkę, a nie rybę, polegającą na tym pytaniu, co mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej?
jak mogę inaczej poradzić sobie ze swoimi emocjami? Ale też oddajemy odpowiedzialność dziecku. To dziecko może sobie poradzić ze swoimi emocjami. I okazujemy tą wiarę, że ono naprawdę to potrafi. Niesamowite, prawda? Jedna mała zmiana, a jak wiele zmienia. Jak wiele zmienia spojrzenie na dziecko i pomyślenie sobie, no dobrze, może nie dam mu prostego rozwiązania, nie wyręczę go w myśleniu. Zadam mu po prostu pytanie i pokażę w ten sposób, że w nie wierzę. Że wierzę w to, że znajdzie swoje odpowiedzi, chociaż na początku ma pustkę w głowie. Jest to bardzo związane z drugą kartą, którą na dzisiaj dla Was przygotowałam. Karta Wzmacniaj swoje dzieci. Wzmacniaj swoje dzieci, no bo patrzcie, to wszystko jest trochę wzmacniające. Te karty, te narzędzia się bardzo ze sobą wiążą i łączą. Ale o co tutaj chodzi? Przeczytajmy. Dziel się z dziećmi kontrolą, aby mogły zdobywać umiejętności zarządzania własnym życiem. Czyli, jaki z tego wniosek? Aha, że jeśli ja podzielę się z moim dzieckiem kontrolą, to buduję w nim poczucie siły, mocy, wpływu na własne życie, ale też odpowiedzialności. Ucz umiejętności życiowych. Wspólnie skupiajcie się na rozwiązaniach. Miej wiarę w swoje dzieci. Ta karta. Odpuszczaj małymi porcjami. Zwiększaj samoświadomość dzieci, pytając, jak się czujesz, co myślisz, w jaki sposób to wpływa na to, czego chcesz w życiu. Bo nie wystarczy gdzieś sobie napisać, wierzę, wzmacniam moje dzieci. Musimy naprawdę zastanowić się, co możemy na co dzień robić, żeby dzieci czuły się wzmacniane. Mam takie głębokie przekonanie, że trudne zachowania u dzieci, pewnie też u dorosłych, wynikają z tego, że stawiamy dzieciom wymagania czy wyzwania, które są na za niskim poziomie. Czyli na przykład, jeśli dwulatek jest już gotowy do pomagania w kuchni, do rozpakowywania zmywarki i też zaczyna mieć coraz bardziej świadomość, czego on właściwie chce w życiu, to jest najwyższa pora, żeby zacząć zadawać mu pytania, czy chcesz jogurt truskawkowy, czy malinowy? Czy będziesz jadł najpierw drugie danie, czy pierwsze danie? Czy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy troszeczkę budować większą przestrzeń tym naszym malutkim dzieciom na podejmowanie decyzji, bo wiemy, że one zaczynają być gotowe do podejmowania decyzji. I to jest może nawet prostsze, jeśli chodzi o mniejsze dzieci, jak myślę sobie o małych dzieciach. Trudność się zaczyna na poziomie nastolatków, bo jak mamy wzmacniać swoje dzieci, jeśli one w sumie mają niewiele takich zadań, na przykład w szkole, które naprawdę będą przekładały się na codzienne życie albo życie innych ludzi. Świetnym sposobem na pokazywanie, że wierzymy w nasze dzieci, jest dzielenie się z nimi obowiązkami domowymi, zapraszanie ich do budowania planów wykonywania obowiązków domowych i potem wspólne ich realizowanie. I też dawanie takich zadań, które są troszeczkę większe na wyrost, które wymagają jakiejś takiej wewnętrznej organizacji. To może być na przykład zadanie pójście na zakupy. Patrzcie, my chyba w dzisiejszych czasach wielu rodziców w każdym razie pozbawia dzieci takich zadań z myślą, że świat jest zbyt niebezpieczny. Czy my chcemy wychowywać dzieci z taką myślą, że świat jest zbyt niebezpieczny i że sobie nie poradzą? Czy my chcemy, żeby one myślały, że w nie wierzymy i że one sobie w nim poradzą? Przemyślcie to, po prostu zastanówcie się, jakie jest wasze podejście. Dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawa tego, co uważacie. Bo to jest bardzo ważne, jaki przekaz dajemy naszym dzieciom. Czy świat jest bezpiecznym miejscem do życia? Czy świat jest miejscem, w którym one mają wpływ? Czy świat jest miejscem, w którym musimy się chronić, uciekać, bać? Do jakiego świata chcecie wychowywać wasze dzieci? Do jakich umiejętności, do jakich życiowych kompetencji chcecie wychowywać wasze dzieci? Patrzcie, ciągle wracają te same pytania w pozytywnej dyscyplinie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Ja się nazywam Joasia Baranowska, jestem prekursorką pozytywnej dyscypliny w Polsce. Zasubskrybujcie ten kanał i naciśnijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia.